Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam. Piach, żwir i cement nie straszne nam. Boba lubimy, nie jest sam. Przez cały dzień robota wre. Bob z przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi. Bob budowniczy nie jest sam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas umilić, śmiej się i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę. Bob budowniczy nie jest sam. Traktor i serwis do herbaty. Dzień dobry, przyjaciele. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, jak się masz? Cześć. Och, dorzucam jeszcze to do śmieci. Ładnie wyglądasz, Kiciu. Świetnie. Mamy tu prawdziwą kolekcję śmieci. Ale Bob, po co ci one? Posortuję je, betoniarko. Ale po co? Do ponownego przerobu. Sortuje się je, bo mogą się na coś przydać. A to, z czego nic nie da się zrobić, walec zgniecie i wywiezie na wysypisko. Wszystko dam radę zgnieść. Jasne, brawo, walcu. Koparka i spychacz jadą ze mną. Hej, Bob, wstąpcie do pana Ogórka. Mam mnóstwo śmieci do zabrania. Tak zrobimy, Marto. Damy radę! Tak, damy radę! Myślę, że tak. Zabieramy. Nie, nie potrzebne mi to. Ani to. A o tym zapomniałem. Co pan robi, panie Ogórku? Po prostu sprzątam. A co jest w tym pudełku? To coś nadzwyczajnego. Serwis do herbaty mojej babci. O, mógłbym go zobaczyć? Jest bardzo stary i delikatny. Ojej, jest rzeczywiście stary. Starannie go zapakuje. Nie chciałbym, żeby się stłukł. Tak, lepiej, żeby się nie stłukł. Słucham, gospodarstwo Ogórka. O, owca uciekła. Aha, no. Dobrze, już tam jadę. Traktorze, zostaniesz tu. Powiedz Bobowi, żeby to wszystko zabrał. Dobrze. Aha, i miej oko na serwis babci, dopóki nie wrócę. Zajmę się tym, nie ma sprawy. O, dziękuję, traktorze. Bob, co tam robisz? Zrobię tu ławeczkę. Och, dobry pomysł. Tak, wspaniały. Widzicie? Wszystko można powtórnie wykorzystać. Ostrożnie, Bob. Myślę, że przydałoby się jeszcze kilka gwoździ. Cześć, traktorze. Masz ochotę pobawić się w chowanego? Nie mogę, czekam tu na Boba. Aha, daj spokój, wiem, że lubisz się bawić. Pobawimy się tutaj, więc zobaczysz, kiedy Bob przyjedzie. I możesz chować się pierwszy. No dobrze. Aha, będę liczył do 12, dobrze? 1, 3, 5... Bob, czego szukasz? Patrzę, co mi się przyda. Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie. Patrzcie, dobry młotek. O! No dobrze, jedziemy zbierać dalej. Dobrze, z przyjemnością. Ruszamy teraz do stodoły pana Ogórka. Naprzód. 7 i coś tam. 9, 12, zaczynam szukać. Jesteś tu? Nie. Wychodź, traktorze, gdzie jesteś? Cześć, strachu. Witaj, Bob. Co ty znowu wymyśliłeś? No, nic takiego, po prostu straszę ptaki. Popatrz. Podobało ci się? Tak. Czy mam zabrać wszystkie te śmieci? Tak. Proszę, zabieraj. W porządku. Zabierajcie to. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. Cześć, strachu. Do widzenia. Cześć, traktorze. Hej, cześć, Bob.
Ojej, o nie! Strachu, gdzie się podziało kartonowe pudełko? Bob zabrał je ze sobą. Tam był serwis po babci pana Ogórka. Muszę go odzyskać. Traktorze, gdzie jedziesz? Teraz ja miałem się chować. Ojej, nie dam rady ich dogonić. Już wiem, pojadę skrótem przez pola. Bob, gdzie jest pudełko pana Ogórka? Och, gdzie się wszyscy podzieli? O nie, to nie ma sensu. Tak nigdy ich nie znajdę, a pan Ogórek się na mnie pogniewa. Cześć, kochani. Cześć, Bob. No a teraz posegregujemy śmieci. Tak, bardzo chętnie. Papier do niebieskiego pojemnika. Plastik wkładamy do żółtego. A stare ubrania tutaj? A to jest pojemnik na szklane butelki. Świetnie, zabierzmy się do pracy. Damy radę! Tak, damy radę! Chyba tak. Byłoby wyrzucić. Koparko, odstawię na bok to pudło. Zabierz je do firmy. Dobrze, Mardo, chętnie. Traktorze, już wróciłem. O, Redy, idzie pan Ogórek? Jak mu to powiedzieć? No, owce udało się znaleźć. Zaraz, co to ja robiłem? Panie Ogórku, muszę panu coś wyznać. Czy coś się stało? Cóż, doszło do przykrej pomyłki. Bob zabrał serwis po babci razem ze śmieciami. Tak mi przykro, bardzo przepraszam. O nie, pamiątkowy serwis. Próbowałem go dogonić, ale jeżdżę zbyt wolno i zniknął mi z oczu. A, trudno, traktorze. Wiem, że nie zrobiłeś tego naumyślnie. Zadzwonię do Boba i poproszę go, żeby zwrócił nam serwis. No tak, bateria się wyczerpała. Jedźmy, traktorze, może uda się nam go znaleźć. To była ciężka praca. Ale przy tym i dobra zabawa. Masz rację, betoniarko. Wszyscy wspaniale się spisali. Ojej, nie wiem jak tobie, Bob, ale mnie zaschło w gardle. Chyba zrobię herbatę. O, dziękuję, Marto, chętnie się napiję. Posłuchaj, Walcu, zostały same nic nie warte śmieci. Musisz je zmiażdżyć, a potem zawieźć na wysypisko. Świetnie! To najbardziej lubię! Myślę, że odnajdziemy Boba na czas. Zaraz będziemy w jego firmie. Pewnie już zdążył wrócić. Zaczekaj, Walcu. O czymś zapomniałam. Po tym pudle też przejedź. Do Walczyka, raz, dwa, trzy. Do Walczyka, raz, dwa, trzy. Walczu, stój! Rety, już za późno. O co chodzi, panie Ogórku? Tak mi przykro, panie Ogórku. W tym pudle, które walec właśnie rozgniótł, był pamiątkowy serwis po mojej kochanej babci. Serwis? Przepraszam. To coś strasznego. Nie, nie martw się, Bob. Może uda się go posklejać. Och, niestety. Nic już z niego nie zostało. Ależ Bob, mówiłam... Herbata gotowa! Zapraszam pana na filiżankę herbaty. O, witam, panie Ogórku. Może herbatki? Ach, nie, dziękuję, Marto, nie mogę. O, mój serwis do herbaty. Ale szczęście. Och, co za Marto, to ci się udało. Tak się cieszę. Tak się cieszę, tak się cieszę. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie.